Drodzy Państwa, że muzyka żyje, o tym będziecie mogli się przekonać w ciągu następnych 2 godzin. Gdyż to w ciągu 2 godzin usłyszycie repertuar 2 wspaniałych orkiestr. Repertuar, który został przygotowany. I teraz może nie jeden z Państwa powie, nie wierzymy, ale tylko w ciągu 3,5 dnia. Żeby Państwu przybliżyć, jak to wyglądało, powiem tylko w paru zdaniach, że Młodzieżowa Orkiestra Denta Kaprys z gminy Pruszków oraz zaprzyjaźniona Orkiestra Młodzieżowa z partnerskiego miasta Hünfeld, Orkiestra Blow, którą przed chwileczką Państwo usłyszeliście, prowadzi taki projekt 10-dniowy i podczas 4-dniowych warsztatów, z których przyjechali wczoraj, przygotowali się do tego, żeby Państwu dzisiaj zaprezentować program bardzo, bardzo rozrywkowy. Począwszy od jazzu, muzyki popularnej, poprzez film, swing i rock and roll, myślę, że dla każdego z Państwa znajdzie się coś dobrego. To tyle, jeśli chodzi o takie krótkie wprowadzenie, a nie byłoby nas tutaj dzisiaj, gdyby nie gospodarz tej uroczystości. Witam serdecznie, burmistrz Róża Malik. Dzień dobry. Wir freuen uns auch besonders, dass wir auch Gäste aus unserer Partnerstadt Hünfeld dabei haben, als Repräsentanten heute bei uns, das Ehepaar Marianne und Elmar Miel. Herzlich willkommen. Przeogromnie cieszę się sama z tego, że sala jest pełna. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo macie dobre miejsca, że słyszycie i widzicie i przez następne 2 godziny będziecie mogli z nami delektować się wspaniałą muzyką. A to, co przed chwileczką zostało Państwu zaprezentowane, to utwór amerykańskiej grupy rockowej The Mamas and the Papas i była to wiązanka ich najbardziej znanych utworów. Grupa istniała w latach 60., nie za długo, bo niecałe 10 lat byli na scenie, ale za to pozostawili nam wiele wspaniałych utworów. To tyle na początek, a ja zapraszam ponownie dyrygenta Młodzieżowej Orkiestry Blow, pana Martina Gensler, a teraz przed Państwem utwór... Dobrze, że są kropki. A Journey to the Summit. Przetłumaczenie na język polski. Jest to podróż na szczyt. A mowa to o szczycie. Mowa to o szczycie, który znajduje się w Alpach Szwajcarskich. Jego nazwa to Eiger. Jest to wyzwanie dla wielu spinaczy, którzy no, nie do końca są w stanie zawsze ten szczyt zdobyć, bo ponieważ ta ściana północna tego szczytu jest największym dla nich wyzwaniem, to nie zawsze udaje im się ten szczyt zdobyć. Ale nasza orkiestrze Blow, która przyjechała do nas w Hünfeld, myślę, że się to uda, bo oni będą wspinać się na ten szczyt muzycznie. Przed Państwem A Journey to the Summit dyryguje Martin Gensler. Thank you.
tonami orkiestry Glow wejście na szczyt góry Eiger. Tak. Proszę Państwa, grupa, która dzisiaj Państwu prezentuje te utwory, to, jak już wcześniej powiedziałam, grupa z Niemiec, z miasta Hünfeld. Hünfeld leży koło Fulda, a Fulda to miasto leżące w kraju związkowym Hesja. Członkowie tej orkiestry to wszystko uczniowie Wittbergschule Gymnasium, to jest w porównaniu tutaj do naszego systemu edukacyjnego nasze liceum, czyli wszystkie tutaj osoby siedzące na scenie. Mam nadzieję, że kiedyś też ze świadectwem maturalnym wyjdą ze szkoły, już za samo granie powinni maturę zdać, prawda? Tak, też mi się tak wydaje. Orkiestrę od początku jej istnienia, czyli od 13 lat, prowadzi Martin Gensler. Jeszcze raz gorące brawa dla naszego przyjaciela. A myślę, że liczba 13 to naprawdę liczba szczęśliwa dla nich. Istnieją od 13 lat i dziś po raz pierwszy mają okazję zagrać właśnie tu, w sali Filharmonii Opolskiej w Opolu, z czego bardzo się cieszą, mimo że nie potrafią teraz tego powiedzieć po polsku, ale wiem, że tak jest. Tak, to tyle, jeśli chodzi o historię naszej orkiestry, a przed Państwem następny utwór. Utwór nosi tytuł On Stage, czyli na scenie. Jest to utwór grupy Coldplay, brytyjskiej grupy rockowej, która pisała głównie taki rock alternatywny. A co to takiego? Otóż rock alternatywny to grupa stylów muzyki rockowej, która powstała głównie na terenie Stanów Zjednoczonych w latach 80. XX wieku. Gitarowy, niekomercyjny i często nagrywany bez przejmowania się jakością dźwięku rock alternatywny był dokładnym przeciwieństwem większości odmian muzyki popularnej lat 80. z jej cukierkowym brzmieniem syntezatorów i sterylną produkcją nagrań. Myślę, że nasza orkiestra Brown podchodzi do tego na poważnie i zagra to tak jak w latach 80. Muzyka popularna tego wymagała. Przed Państwem on stage grupa Coldplay w wykonaniu orkiestry Blow.